W weekend placówki ZUS były otwarte dla obywateli Ukrainy, którzy chcieli złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+. Zainteresowanie klientów było bardzo duże. W oddziale i inspektoratach ZUS ustawiły się kolejki od samego rana. W naszym regionie ZUS odwiedziło 533 uchodźców. Wraz z mamami i opiekunami nasze otwarte w weekend punkty ZUS odwiedziły również dzieci. By umilić najmłodszym wizytę, dzieci miały do dyspozycji kolorowanki i przybory do malowania. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał środki z programu Rodzina 500+ uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli legalnie do Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o 500+ w języku ukraińskim od soboty 26 marca można składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Tylko w naszym województwie w sobotę i niedzielę, korzystając ze wsparcia pracowników ZUS, uchodźcy z Ukrainy złożyli elektronicznie prawie 900 wniosków o świadczenie 500+. Na pomoc pracowników ZUS w założeniu profilu na PUE ZUS i złożeniu wniosku o świadczenie 500+, uchodźcy mogą liczyć we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w placówkach ZUS w standardowych godzinach urzędowania. Taką pomoc mogą również uzyskać poza siedzibami ZUS-u. Informacje o dyżurach zamieszczone są na naszej stronie internetowej. Aby złożyć elektronicznie wniosek o 500+, uchodźcy i dzieci muszą posiadać specjalny PESEL. Potrzebne będzie też konto w banku i polski numer telefonu. ZUS uruchomił także specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Infolinia jest dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 pod numerem telefonu 22 444 02 55. Opłata według stawek operatorów. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres ua@zus.pl.